Rafał Trzaskowski. Dzień dobry, witam serdecznie. Mówię prezydent i kandydat na prezydenta, bo to... Dzień dobry. Poproszę o pas oczywiście. Jasne. Wszyscy podsumowują 100 dni, tak? 100 dni rządów Donalda Tuska. Chyba byłoby naiwnym myśleć, że w 100 dni rzeczywiście 100 postulatów zostanie w 100% zrealizowanych. Natomiast są rzeczy, które się udały. Wiadomo, jakie były kłody rzucane pod nogi, jakie były problemy. Mało tego, jeszcze premier mówi o przyspieszeniu. Czego mamy się spodziewać po przyspieszeniu i jak pan te 100 dni ocenia? Czy z perspektywy samorządu, które dostały po łapach w trakcie ostatnich 8 lat, szczególnie te niesympatyzujące, czy rzeczywiście idziemy w dobrym kierunku? Zdecydowanie idziemy w dobrym kierunku. No i najważniejsze jest to, że część tych obietnic została już zrealizowana, ważnych bardzo dla samorządu, no choćby takich jak wprowadzenie rządowego programu in vitro, zapowiedź, on będzie wprowadzony od czerwca, czy kwestie dotyczące zwyżek płac, jeżeli chodzi o nauczycieli, to dla nas kwestia fundamentalna. Natomiast olbrzymia większość tych wszystkich priorytetów, obietnic jest w trakcie realizacji. Tak naprawdę mamy problem z dwoma. Jeden to jest kwestia aborcji, no bo niestety tutaj sprawa głosowania nad projektem została opóźniona przez marszałka. Ale wczoraj pan w telewizji powiedział, że opóźnienie w tej kwestii to błąd polityczny. Tak, bo ja uważam, że to błąd polityczny, dlatego że to, jakie poglądy ma marszałek Hołownia i to, jakie stanowisko Trzecia Droga w tej sprawie ma, to było jasne. Chociaż moim zdaniem niektórzy wyborcy tego chyba w kampanii wyborczej nie usłyszeli. Natomiast marszałek obiecywał, że te sprawy będą głosowane jak najszybciej, więc uważam, że to był błąd, bo trzeba było po prostu poddać pod głosowanie wszystkie projekty i wtedy byśmy mieli klarowną sytuację. No i drugi problem to problem kwoty wolnej od podatku. Tutaj pan premier jasno zapowiedział, że przy obecnym stanie budżetu, no bo odkrywa... Tak po prostu nas na to nie stać. Tak, odkrywamy coraz to nowe problemy, które nam PiS pozostawił, że to nie w tym roku, tylko w czasie trwania kadencji. No dobrze, ale ta propozycja, która, wracając do tej kwoty wolnej od podatku, ta propozycja, która została wyciągnięta z zamrażarki, to propozycja Konfederacji. Czy to przed wyborami też ma być jakiś ukłon w kierunku tego twardego prawicowego elektoratu? To proszę pytać marszałka, bo jakby rozumiem filozofię marszałka Hołowni, a mianowicie taką, że jeżeli się pojawiają projekty, to one są dyskutowane. Tylko że to kłóci się dzisiaj ten pośpiech z tą propozycją Konfederacji, no ze stanowiskiem w sprawie aborcji, dlatego że tamte projekty też trzeba było w takim razie głosować jak najszybciej, bo wtedy sytuacja byłaby klarowna. Dzisiaj często używane są argumenty, że być może nie ma większości w parlamencie. No wreszcie trzeba to sprawdzić, zwłaszcza że większość Polek i Polaków chce liberalizacji prawa aborcyjnego. Plus jakby wiele, jak rozumiem, posłanek i też pewnie posłów Trzeciej Drogi gotowe by było taką propozycję poprzeć. Więc po prostu trzeba to sprawdzić. Natomiast dla mnie najważniejsze jest to, że ta obietnica, która jest dla samorządów najistotniejsza, a mianowicie zmiany sposobu finansowania samorządów, ona jest w tej chwili... Ale czujecie to już, czy jeszcze moment? Bo... Nie, jeszcze nie, dlatego że w tym roku ta propozycja jest opracowywana, zresztą wczoraj żeśmy po raz kolejny rozmawiali o tym z ministrem finansów, bo propozycja ma polegać, krótko mówiąc, na tym, że finanse samorządu zostaną całkowicie uniezależnione od decyzji rządu. Czyli nie będziemy mówili o podatkach, tylko o tym dochodzie, który jest wypracowany w gminie. W związku z tym, jeżeli będzie rząd zmieniał prawo podatkowe, to nie będzie dotykało samorządów. No bo na przykład, gdyby wprowadzić kwotę wolną, przy tym, że samorządy mają udział w podatku, no to my byśmy na tym, a raczej nasi mieszkańcy stracili po raz kolejny. Więc propozycja jest bardzo dobra, nad tym pracujemy, ale ona wejdzie w życie, może wejść w życie dopiero od kolejnego roku finansowego, więc ten rok dalej jest trudny dla samorządów, 24. Tutaj musimy szukać dalej oszczędności, dalej się zastanawiać, skąd wziąć pieniądze. Co prawda pojawiły się pewne rozwiązania doraźne, takie jak choćby subwencja rozwojowa, ale no to nie są bardzo duże pieniądze, więc czekamy na ten efekt w postaci zupełnie nowego systemu od początku 25 roku. No właśnie, a pieniądze są potrzebne. Jeszcze patrząc na poczucie naszego bezpieczeństwa, które w ostatnim czasie jest bardzo zagrożone. NIK zrobił raport dotyczący schronów i tego, że w sumie Polacy nie mają się gdzie schronić. Ja przeglądałam i patrzyłam na sytuację, którą ma Warszawa w tej kwestii. I też jest projekt, który ma uczyć nas bezpieczeństwa, pokazywać, jak mamy się zachować. To też są tematy, o których przypuszczam wcześniej w ogóle nie było mowy w planach i propozycjach budżetowych, bo to się dzieje na bieżąco. W jakim jesteśmy punkcie, na czym polega ten projekt i dlaczego on jest ważny, bo każdy z nas powinien wiedzieć, jak ma się zachować. Ja póki co nie wiem.
Jeżeli chodzi o kwestie bezpieczeństwa militarnego, to mimo dużego szumu w sumie trzeba powiedzieć, że to, co robił rząd PiS-u i to, co robimy my, to jest ten sam kierunek. Oczywiście można się tutaj skupiać na szczegółach, ale wydajemy więcej pieniędzy na zbrojenia, kupujemy sprzęt. Natomiast PiS przez 8 lat nie zrobił niczego, jeżeli chodzi o obronę cywilną. Nie przygotował ustawy, mimo że ja o to się upominałem od wielu, wielu lat. Tydzień przed wojną byłem w Kijowie i wiadomo było, że coś się wydarzy. W związku z tym ja zarządziłem audyt miejsc schronienia, mimo że nie było i dalej nie ma ustawy, która by wreszcie określała, czym jest schronienie, czym jest schron. Schron, no tak, bo to są dwa różne pojęcia. I dzisiaj my wiemy, że mamy 7 milionów metrów kwadratowych, na których warszawiacy i warszawianki mogliby się schronić, co wystarczy dla wszystkich, ale dopiero jak będziemy mieli definicję schronu, no będziemy mogli precyzyjnie odpowiedzieć na to pytanie. Więc zrobiliśmy audyt, rząd pracuje dosłownie w przeciągu tygodni będzie ta ustawa, zresztą będzie konsultowana z nami. Natomiast ja zarządziłem przygotowanie takiego pakietu bezpieczeństwa 120 milionów złotych, gdzie tworzymy specjalny magazyn sprzętu, który nie tylko przyda się w razie czego, gdyby nie daj Boże sytuacja eskalowała, ale no kupujemy sprzęt taki jak generatory, jak sprzęt potrzebny do radzenia sobie właściwie z każdą sytuacją kryzysową, również z powodzią. Plus oczywiście zabezpieczenia ujęć wody niezależnych, plus chcemy wpływać na to, że przy każdej nowej inwestycji, żeby robić dodatkowe połączenie energetyczne, dodatkowe ujęcie wody. No, na wszelki wypadek trzeba być zabezpieczonym. Zwłaszcza, że to jest odpowiedzialność rządu. Tak. Tylko, że tak samo sytuacje pandemiczne czy sytuacje migracyjne są odpowiedzialnością rządu. A przypominam, że to my, samorząd, byliśmy na pierwszej linii, kiedy trzeba było walczyć z pandemią, kiedy trzeba było przyjmować uchodźców. Tak. Więc lepiej się przygotować do tego. No i na szczęście ten rząd pracuje już nad konkretnymi przepisami. Ale teraz jesteśmy w Śródmieściu, jesteśmy na Powiślu. Tak. Jesteśmy w takim miejscu, gdzie jest zazwyczaj bardzo dużo pieszych. Jeszcze jest wczesna pora, więc tego nie widać. Tu jest dużo studentów, dużo młodych ludzi drepczących gdzieś w swoim kierunku. Gdzie stąd powinniśmy się ewakuować? W którym miejscu? No patrząc w momencie, kiedy będziemy mieli jasne definicje, również przeprowadzimy oczywiście już kolejny audyt, tym razem już w oparciu o te dane i będziemy mogli przygotować dokładne plany, gdzie będzie można skierować ludzi, czy to na parkingi podziemne, czy to do metra, dlatego, że to są takie przestrzenie, które mogą posłużyć za schronienie w razie czego. Tak. Mówię, nie ma dzisiaj powodów do niepokoju, ja wszystkich uspokajam, tak, wiadomo, ale przygotowujemy się na każdy możliwy scenariusz, zwłaszcza, że dzisiaj raczej nie ma zagrożenia prawdziwej wojny, natomiast no, może się wydarzyć choćby atak cybernetyczny, może się wydarzyć przeróżnego rodzaju tego typu wydarzenia, na które trzeba być gotowym, dlatego trzeba zabezpieczyć sieć, monitoring miejski, zabezpieczyć ujęcia wody. To na wszelki wypadek trzeba zawsze zrobić. Natomiast jeżeli chodzi o schrony, miejsca schronienia, będziemy mieli definicję, natychmiast wtedy rząd przystąpi rozporządzeniem jej do pracy, my to też zrobimy, będzie wiadomo też, kto za wszystko to płaci. Chcemy też przygotować taki miesiąc na jesieni, tydzień, przepraszam, gdzie będziemy właśnie edukować, pokazywać sygnały alarmowe, jak na nie reagować, gdzie właśnie pokazać, gdzie z danego miejsca należy się skierować na miejsce schronienia, jak ono będzie wyznaczone. Mhm. Wracając jeszcze do podsumowań, do tych 100 dni, proszę powiedzieć, te główne płaszczyzny, te najciekawsze aspekty, które są dla pana interesujące, ale też dają takie poczucie satysfakcji. To ta wspomniana cała strefa in vitro, ale co jeszcze? No dla mnie oczywiście najważniejsze jest to, że mamy powrót do praworządności, a mianowicie mamy wreszcie wolne media, prokuraturę, wolne sądy, no wszystko to się zmienia. No miejmy nadzieję, że to się zmieni jak najszybciej, bo do niektórych kwestii trzeba rzeczywiście no, przepieczętować je ustawą. I wtedy będziemy mieli no wreszcie znowu niezależne instytucje, tak jak przed działaniem PiS-u. Natomiast prawdą jest to, że oczywiście finansowanie samorządów, że oczywiście kwestie in vitro są dla mnie rzeczą absolutnie fundamentalną i cieszę się, że wreszcie rząd tutaj zmienia te postanowienia PiS-u, bo to jest sprawa absolutnie fundamentalna. No dzięki warszawskiemu programowi in vitro urodziło się 2400 dzieci. To jest coś nieprawdopodobnego, z niczego nie jesteśmy tak dumni. Więc oczywiście ważne są też podwyżki, dlatego że edukację PiS doprowadził do stanu agonalnego, niszcząc, wprowadzając w chaos, atakując nauczycieli. Mhm. Więc to, że nauczyciele zarabiają 30% więcej, że my też możemy nauczycielom pomagać i całemu personelowi szkół, dlatego że przecież my to
rozszerzamy na cały personel szkół, że również pojawiły się zapowiedź podwyżek dla ludzi, którzy pomagają innym, czyli dla pomocy społecznej. To są dokładnie te kroki, które były bardzo potrzebne i z tego się bardzo, bardzo cieszę. A patrząc na kampanię, no bo wybory już na horyzoncie, bardzo blisko, patrząc na kampanię, co takiego może złapać za serce tych, którzy tu mieszkają, warszawiaków? No wydaje mi się, po pierwsze chciałbym dwa zdania powiedzieć o tym, jak ważne są te wybory, dlatego że jeżeli chcemy się pożegnać z erą populizmu, to trzeba wykonać ten kolejny krok, dlatego że jeżeli PiS przegra wybory samorządowe, to się zacznie rozpadać, już się rozpada, bo ta partia była nastawiona tylko na stanowiska i pieniądze, więc to jest niesłychanie istotne. Samorządowcy, my się też zajmujemy rozwiązywaniem konkretnych problemów, więc poza erą sprzątania po PiSie, my się zajmujemy właśnie psychiatrią, psychologią dziecięcą, która jest w bardzo złym stanie, poprawianiem naszych szans edukacyjnych, więc to wszystko wreszcie jakby przełoży też nasze zainteresowanie na rozwiązywanie problemów. Natomiast w Warszawie mnóstwo się dzieje. Ja przede wszystkim najbardziej jestem dumny z tego przekształcenia ścisłego centrum miasta i tutaj naprawdę w przeciągu tego roku dosłownie będziemy mieli plac centralny, będziemy mieli Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Już 25 października będziemy je otwierać. Bardzo się z tego cieszę. Będziemy mieli zielone tak. ulice, taką jak Chmielną. Tak. Więc całe... Słyszał pan na pewno wczoraj informacja dotycząca Berlina i muzyki techno. Cała ta sytuacja została wpisana na listę dziedzictwa UNESCO. Dosyć przyjemna i fajna sytuacja, o której się czyta i sobie myśli przynajmniej człowiek w moim wieku, bo to są takie końcówka lat 90., początek 2000, czasy, kiedy to się wszystko kojarzy z naszą młodością. I to techno jest wpisane jako coś wyjątkowego i charakterystycznego, odmładzającego Berlin też, zmieniające wizerunek tego miasta. Czy nie zazdrości pan trochę takiemu Berlinowi? Może tu w Warszawie też jest jakaś taka... Jakiś taki smaczek, jakaś taka sytuacja, którą też możemy rozwinąć w coś, co będzie tylko i wyłącznie nasze. Możemy. Mnóstwo. Ja nie mam żadnych jako Warszawiak kompleksów w stosunku do Berlina i do żadnych miast, bo Warszawa jest naprawdę miastem nieprawdopodobnie dynamicznie się rozwijającym. Natomiast my mamy takie plany. Myślimy o tym, żeby Warszawę uczynić stolicą fortepianu i to nie tylko w kontekście Chopina, choć też, ale i fortepian jazzowy i właściwie w każdej odsłonie, w każdej muzyce. Mamy dokładny plan. Chcemy oczywiście dalej kontynuować budowę siedziby Symfonii Varsovii, ale również opracować specjalny system stypendiów, inaczej podejść do organizacji konkursu szopenowskiego. Mamy naprawdę plany takie, które pokażą, że Warszawa ma nieprawdopodobny potencjał. Czy taki konkurs szopenowski mógłby też trafić na listę UNESCO albo jakaś Myślę, że całe to dziedzictwo fantastycznego, generalnie fantastycznej pianistyki i to w bardzo różnych odsłonach. Zresztą takich pomysłów jest znacznie więcej. No naprawdę Warszawa ma swoją specyfikę, ma czym się pochwalić i każdy, kto przyjeżdża do Warszawy, kto nie znał do tej pory stolicy naszego państwa, jest pod olbrzymim wrażeniem, bo to przecież powtarzają mi wszyscy nasi goście. Więc naprawdę dużo się będzie działo. Ja się bardzo cieszę, że właśnie centrum się będzie zmieniać na zielone, otwarte, że samochody wpuścimy pod ziemię, dlatego że parking podziemny pod Placem Powstańców będzie gotowy już na koniec roku, więc te samochody, które stoją dzisiaj przy Filharmonii, czy z tyłki na relaks, tam mogą być zielone, fantastyczne przestrzenie, które będziemy realizowali w kolejnym kroku na Złotej i na ulicy Zgody i całe centrum się zmieni. O to nam chodzi, dlatego że dosyć mamy już tego otoczenia Pałacu Kultury i Nauki, który wygląda tak, jak wygląda. Kilka miesięcy opóźnień, w związku z tym, że prace archeologiczne tam trwają, bośmy odkryli po prostu miasto Warszawa żywe. Jest pełna niespodzianek. Ale to się wszystko będzie działo właśnie już w tym roku. Część się dzieje w tej chwili. Za chwilę zresztą przejeżdżamy koło mostu pieszo-rowerowego. On dosłownie za kilka dni będzie otwarty. On zaraz będzie otwarty, dokładnie. Tak, za kilka dni będzie otwarty. To też pokazuje, bo my chcemy łączyć te wyspy aktywności, które mamy w Warszawie, ze sobą. To jest możliwość przejścia na Pragę. My będziemy remontowali ulicę Okrzei i dzięki temu cały ten fantastyczny ruch z bulwarów przeniesie się na Pragę, która w tej chwili jest rewitalizowana i która jest absolutnie, no tam bije też serce prawdziwej Warszawy, nigdy nie zniszczonej. I jak połączymy te wyspy aktywności, nie wiem, Plac Zbawiciela, Poznańską, połączymy zielonymi ulicami, które będą żyły, w których będą kierowane konkursy po to, żeby tam były restauracje, knajpy, książki, to po prostu odżyje nam cała ta przestrzeń, która dzisiaj jest nierówna, bo umówmy się, ulica Marszałkowska nie funkcjonuje tak jak przed wojną, ona nie tętni życiem, nie to wszystko tętni, się zmieni. Nie, i nie pachnie tymi perfumami, o których można poczytać. Proszę powiedzieć, bo mówi tak pan o tej Warszawie z zaangażowaniem i sercem.
Niemcem. Będzie pan w stanie zostawić Warszawę dla Polski? Mówię o wyborach prezydenckich. Ja naprawdę i to nie jest kwestia uciekania odpowiedzi, tylko ja uważam, że w polityce się tak wszystko szybko zmienia, że dzisiaj prognozowanie tego, co się będzie działo za półtora roku, jest po prostu niepoważne. I też ludzie, którzy są uważani za naturalnego kandydata czy kandydatkę po trzech miesiącach, mogą być w zupełnie innym miejscu. Ja się koncentruję na Warszawie. Ale teraz kontrkandydat PiSu, czyli pan Tobiasz Błocheński, znany panu na pewno. Mhm. Wcześniej wojewoda tutaj. Tak. Mówi się, że on również... szkodnik. Ale mówi się, że on również może być kandydatem PiSu na prezydenta. Nie mam zielonego pojęcia. Ja się naprawdę koncentruję na Warszawie. Tutaj jest tyle rzeczy do wykonania i w tym roku będziemy właściwie tydzień po tygodniu oddawali nowe inwestycje, dlatego że zaczynamy od mostu, który właśnie przed nami widać. Potem przechodzimy właśnie do centrum Warszawy. Tramwaj na Wilanów, który będzie gotowy w tym roku. Mhm. Tramwaj na Kasprzaka już żeśmy oddali. Mnóstwo inwestycji. Będziemy oddawali spalarnię, która pozwoli nam utylizować dużą część odpadów także w tym roku. Więc tych rzeczy, które będziemy robili w tym roku, jest taka masa. Zaczęliśmy projektowanie trzeciej linii metra. Zaczęliśmy prace koncepcyjne nad czwartą linią metra. Przygotowujemy się do wydawania wreszcie pieniędzy z KPO, więc będziemy dalej inwestowali w zieloną Warszawę. Naprawdę jest tyle rzeczy do zrobienia w najbliższym roku, że ja w ogóle nie wybiegam poza horyzont w tej chwili polityczny, bo się chcę skoncentrować na tym, żeby dokończyć te wszystkie zmiany. Ale swojego kontrkandydata, pana Tobiasza nazwał Bocheńskiego, nazwał pan szkodnikiem przed chwilą. Tak. Dlaczego? No dlatego, że po prostu kolejny każdy wojewoda, wszyscy o tym zapominają, wojewoda to powinien być niezależny urzędnik państwowy. Natomiast to wszystko byli politrucy partyjni, którzy po prostu przyjmowali tylko i wyłącznie partyjne polecenia i zajmowali się tylko i wyłącznie partyjną grą. A najgorszy był ostatni wojewoda, bo inni przynajmniej próbowali rozwiązywać jakieś problemy. I co? No blokowali wszystkie ważne decyzje. Blokowali decyzje takie, jak chcieliśmy uporządkować kwestię tej strasznej, tych strasznych billboardów i tego nieładu przestrzennego. Wreszcie wprowadzając jasne zasady, żebyśmy mieli jasne kolory, żeby nie można było wieszać tych olbrzymich reklam, które szpecą miasto, no to poprzedni wojewoda to zablokował. Wprowadzamy strefy płatnego parkowania, żeby porządkować kwestie parkowania. No to właśnie ten wojewoda nieszczęsny to blokował. Ale ten wojewoda jest teraz kontrkandydatem w wyborach prezydenckich. Jest również pani Biejat. Jak panią Biejat określiłby pan jako swoją kontrkandydatkę? Ja mam szacunek do wszystkich, którzy wystartują w tych wyborach. No oczywiście nie sposób nie krytykować Tobiasza Bocheńskiego, dlatego że to jest osoba, która miała skrajne poglądy, na przykład jeżeli chodzi o mniejszości. Po prostu nieprawdopodobne. Żyrowała tą straszną politykę PiSu wobec kobiet, wobec mniejszości. A dzisiaj nagle się jawi jako w ogóle wielbiciel wszystkich praw kobiet. On w ogóle jest za liberalizacją prawa aborcyjnego. No wszystkich kocha. Chce doprowadzić do tego, że będzie równość płac, mimo że już dawno to zrobiliśmy. Chce, żeby były wielkie konsultacje, czego PiS nigdy nie robił. Chce wprowadzić nową aplikację, co myśmy już dawno zrobili. Więc po prostu nie zna miasta. Natomiast jeżeli chodzi o innych konkurentów, ja po prostu słyszę tylko od nich, że można by było pewne rzeczy zrobić lepiej i szybciej, dlatego że nie słyszę nowych propozycji. Natomiast wszyscy zapominają chyba, że mieliśmy pandemię, która kompletnie zatrzymała inwestycje w całym świecie, że mieliśmy wojnę i zajmowałem się przez miesiące przyjmowaniem setek tysięcy migrantów bez wsparcia rządu. Pamiętamy. I że PiS nam zabrał 11 miliardów złotych warszawiakom, tak, bo to przecież nie mi, przez te ostatnie lata. I teraz opowiadanie o tym, że na przykład można było wybudować więcej mieszkań komunalnych. No, ale wczoraj usłyszałam, że tych mieszkań komunalnych miasto ma 80 tysięcy i nie ukrywam, że tak wartość zrobiła na mnie wrażenie, bo to jest bardzo dużo. Dokładnie. Natomiast jak już pan zaczął temat nieruchomości, pamiętam po wybuchu wojny spektakularnie odebraliście Rosjanom szpiegowo tak zwane. Tak. Potem obiecaliście, że po zmianie wojewody, tu znowu wracamy do pana Bocheńskiego niechcący, jak zmieni się wojewoda, to przedstawicie pomysł na szpiegowo. Tymczasem wojewoda jest nowy, tak, a o pomyśle nie słyszałam. No to najpierw wyjaśnię, a mianowicie tak. Szpiegowo jest problemem, dlatego że ten budynek, trzeba w niego włożyć olbrzymie pieniądze, żeby on mógł znowu funkcjonować. Ale on przeszedł jakąś kontrolę techniczną. Przeszedł kontrolę techniczną, ale teraz wymaga bardzo dużej inwestycji. Teraz dokładnie od wielu miesięcy trwają dokładne prace, które mają nam wyjaśnić to, czy warto inwestować w ten budynek, czy część z niego wyburzyć. Co będzie tańsze? Co będzie
będzie tak tańsze. To jest w ogóle rentowne. Ziemia, to jest ziemia Skarbu Państwa, więc tutaj też ministerstwo musi zainterweniować i mamy już, posuwamy się do przodu. Natomiast odzyskaliśmy również szkołę. Odzyskaliśmy szkołę i chcieliśmy ją przeznaczyć dla polskich dzieci na szkołę, gdzie będzie szkoła specjalna. Mhm. I tutaj znowu pan wojewoda postanowił opóźniać ten proces, wymyślać innego rodzaju koncepcję. I tu jak się pożegnaliśmy z panem wojewodą, no to na szczęście od razu się udało tę szkołę zagospodarować. Chcę pan powiedzieć, że wcześniej pan Buchański jako wojewoda działał na szkołę miasta stołecznego Warszawy. A czy on był tylko i wyłącznie zadaniowany politycznie? No taki klasyczny politruk, zrobić jak najwięcej problemów Trzaskowskiemu, a nie pomagać w rozbudowie miasta. To samo robił dokładnie w Łodzi. Proszę się zapytać nasze koleżanki i kolegów, bo tam był przez lata wojewodą. No i to, ja ubolewam, dlatego że za naszych czasów ja byłem ministrem administracji i nadzorowałem wojewodów. Nikomu do głowy nie przyszło, żeby wojewoda prowadził politykę. Wojewoda miał być niezależnym urzędnikiem, a nie politrukiem partyjnym, który co chwilę organizował konferencję po to, żeby kogoś atakować. Ja nie miałem czasu nawet tego słuchać, ale niestety widziałem w tych decyzjach bardzo złych, że kolejni wojewodowie w ten sposób postępowali. Poza tym był tak nieprawdopodobny chaos. No przypominam sprawy pandemii, gdzie po prostu rząd PiSu i wojewoda ówczesny zmieniał co chwilę zdanie. Najpierw mówił, że mamy przygotować jeden szpital na COVID. Tak. Potem, że mamy mieć w każdym szpitalu miejskim, a mamy ich 10, miejsce specjalny COVID-owe. Oddział COVID-owy. Więc jeden wielki chaos i zamiast pomagać rozwiązywać problemy, bo od tego jest wojewoda, żeby przedstawiciel rządu i samorząd razem rozwiązywali problemy. Tak jak robimy to dzisiaj z dzisiejszym wojewodą, który jest po prostu niezależnym urzędnikiem, bardzo doświadczonym i który spełnia swoje zadanie. Nawet państwo rzadko go widujecie, bo on po prostu ciężko pracuje i rozwiązuje problemy, a nie zajmuje się wykonywaniem politycznych poleceń. No tak, ale z jednej strony to wszystko, o czym pan prezydent mówi, a z drugiej strony możemy obserwować awanturę, która, czy też ostrą wymianę zdań w Zjednoczonej Prawicy, co też jest konsekwencją tego wszystkiego, co na co dzień wypływa, o czym się dowiadujemy. Z jednej strony mamy pana Dworczyka, który suwerenną Polskę nazywa układem pasożytniczym. Mamy Patryka Jakiego, który mówi o dziadostwach podpisanych w Unii Europejskiej przez ministra Morawieckiego. Jak pan patrzy na to z perspektywy samorządów, na to, jak w tej chwili rozmawia Zjednoczona Prawica? Ale najsmutniejsze jest jedno. Znaczy, po pierwsze, ci panowie coś opowiadają, jakieś duby smalone, kto co robił w Unii, kto był lepszy, a doprowadzili do tego, że przez lata były zablokowane miliardy, 600 miliardów złotych, tak, i że Polska się nie mogła rozwijać. Natomiast dzisiaj najsmutniejsze jest to, że oni się kłócą między sobą, dlatego że tu wszystko chodzi tylko i wyłącznie o stanowiska. Im chodzi o to, kto będzie na liście do Parlamentu Europejskiego. I dlatego i tylko to ich interesuje. Stąd te kłótnie. Oni są się w stanie wyżynać wzajemnie, żeby jeden czy drugi się dostał do parlamentu, bo tam są pieniądze. I dlatego, jeżeli wygramy wybory samorządowe, dlatego one są tak piekielnie istotne i oni nie będą mieli gdzie pozatrudniać swoich rodzin i nie będą mogli dalej się zastanawiać, gdzie są pieniądze, które będą mogli wydać na cele partyjne, to ta partia się po prostu rozsypie, bo oni tylko i wyłącznie myślą w tej chwili o pieniądzach i o stanowiskach, dlatego są tak ważne wybory samorządowe i wybory europejskie. Jak pan widzi listę kandydatów w wyborach prezydenckich? Kogo pan widzi na tej liście? Nie mam pojęcia. Naprawdę to się wszystko może zmienić. Dzisiaj te wybory są tak fundamentalne, samorządowe, europejskie. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Myślę, że jeszcze może być sporo niespodzianek. Mogą się pojawić zupełnie nowe osoby. Zobaczmy. Naprawdę jest za wcześnie. I ja jestem taką osobą, ja jestem zadaniowcem. Ja się koncentruję na tej pracy, która jest w tej chwili do wykonania. Teraz trzeba przekonać po prostu Warszawiaków. Ale w historii widzimy, że bardzo często prezydenci Warszawy później byli kandydatami, a nawet prezydentami Polski. Bywało tak. Bywało tak. Może być również inaczej. Dzisiaj najważniejsza jest frekwencja. Drodzy państwo, ktokolwiek słucha, idźcie do wyborów samorządowych, głosujcie na dobrych, wiarygodnych gospodarzy. To jest dzisiaj najważniejsze. No dobrze, ale mamy Trzaskowskiego, Bocheńskiego na przykład? Czy mamy Tuska i Bocheńskiego? Bocheńskiego, bo nie widzę w PiSie żadnego kandydata. Ja słyszałem już 10 różnych nazwisk ze strony PiSu, również ze strony Hołownie? Nie mam zielonego pojęcia, kto będzie startował, naprawdę. I wszystko się może zmienić. No proszę zobaczyć, są robione przeróżnego rodzaju sondaże. Moim zdaniem one są dzisiaj bezpodstawne. Czy rywalizacja wszystko z Szymonem Hołownią byłaby dla pana ekscytująca? Znaczy ja powiem tylko jedno. Znaczy, gdyby doszło do takiej sytuacji, że będziemy mieli w wyborach prezydenckich z największymi szansami przede wszystkim polityków dzisiejszego obozu rządzącego, tak, i koalicji, to była genialna sytuacja. Znaczy, jeżeli PiS będzie tak słaby, że nie będzie mógł rywalizować z wieloma kandydatami dzisiejszego
wyborczej koalicji 15 października, no to marzyłbym o takim scenariuszu, niezależnie od tego, kto tymi kandydatami Ale będzie. Na pewno jest pan człowiekiem, który lubi wyzwania, dlatego pytam, czy Szymon Hołownia mógłby być wyzwaniem? Ale dla mnie największym wyzwaniem jest dzisiaj Warszawa, to znaczy nie ma większego wyzwania, naprawdę, proszę mi wierzyć, no, to jest dla mnie rzecz absolutnie fundamentalna, znaczy jeżeli uda się doprowadzić do tego, że warszawianki, warszawiacy jeszcze raz mi zaufają, że będę mógł dokończyć te wszystkie zmiany, mówię, w tym roku mamy mnóstwo rzeczy do zrobienia, to ja naprawdę będę najszczęśliwszą osobą na ziemi i nie muszę wybiegać w dużo dalszy horyzont. Kto dzisiaj na Narodowym wygra mecz? Polska oczywiście. A jaki będzie wynik? Ja myślę, że dzisiaj, powinniśmy wygrać 2-0. Dziękuję bardzo. Rozumiem, że utrudnienia też będą. No zawsze, oczywiście jak jest mecz, no to trzeba o tym pamiętać. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję, do widzenia. Rafał, prezydent Rafał Trzaskowski, prezydent i kandydat na prezydenta Warszawy. Dziękuję bardzo serdecznie.